poprowadź swoją armię przez niebezpieczny świat Wiedźmina. Zapanuj nad potężnymi siłami natury. Wyślij do boju magiczne bestie. Przemyć szpiegów za linię wroga. Jaka będzie twoja tajna broń? Jakie będzie twoje najsprytniejsze zagranie? Wind, dołącz do bety. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Roman Exto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gwinta z zamkniętej bety. Panowie, jestem z tymi 9 i się długo zastanawiam teraz, czym zagrać, bo szczerze nie mam pomysłu. Trzeba dzisiaj jeszcze jeden mecz wygrać, dlatego zagramy złotem. Pogodą. Może teraz pyknie, a jak nie, to złotem zagramy. Najwyżej 2 mecze, bo złotem chatko jako jedyny mecz wygrałem. Także, no, zobaczymy. Musimy wygrać jeszcze dzisiaj na tym streamie co najmniej jeden mecz. Mam teraz 3 próby, a jak nie, to zagramy kolejny odcinek. Bo czemu nie? I oczywiście też podobnie zbieramy na ten, na baczki. Dobra. Ciebie nie chcę. Ojeju, pogody mam aż za dużo. To ja może te białe zimno wywalę. Dobra. I resztę zostawia, jak jest. W sumie 2 mgły? No 2 mgły akurat mogą się przydać. Nawet jeżeli się jakoś... Cały czas w ogóle to Manticore trafiam, ale to w sumie dobrze, bo Eredina nie marnuje. Dobra. O, ja zaczynam. No dobra. Rzucę Manticore. Okej, on rzuci. Czyli pewnie ma karty pod rój. No dobra. No, nawet na pewno. Czyli muszę się przygotować na to, że pogoda mi się przyda, czyli niepotrzebnie w sumie wymieniłem, ale no cóż. Jednemu zostanie, tak więc tak tego roju aż tak dobrze nie zrobi. I oczywiście Manticore zostaje. Zdecydowanie ma karty pod rój. Także wątpię, że miał jakąś inną talię. No, on też nie ma jak ich zezłocić, tak więc tutaj już pogodę to się na samym końcu trzeba będzie po prostu tak dobić przeciwnika. Perfidnie. Okej, okay, gul. O, co jest za żar dużego. Jakaś duża sztuka. Rzucimy się taką mgłę. Tak po prostu. Dlaczego później? Żeby mu nie dawać, bo jakby miał tych, to będzie miał co zbijać. O, siema kamienny. Witam cię bardzo serdecznie. Dobra, rzucamy tak jak mówię mgłę. Mamy małe mgleczki. Których już nie mamy. Super. Ale tak jak mówię, mam jeszcze jednego, także... Nie będzie z tym problemów. Mam jeszcze jedną mgłę, to mi chodzi. Okej, bies. Czyli na pewno byłby mu mnie w smak, jeżeli bym rzucił mróz. Redin? Może nie, może Geralt. Albo nie, w sumie chwilę, bo ja tu mam taką okazję, żal nie wykorzystać. Trzeba pozbijać mu trochę tych jedynek. O, 2 biesy? Ciekawostka. Dobra, ja mu zbiję to. A my oni będą mieli po 7. No już praktycznie mi same złote karty zostały, także... Niech on sobie busuje. Znowu robimy chemię, nie wiem. Zależy co, możesz mi zadać pytanie, zobaczymy czy będę umiał na nie odpowiedzieć. Niby wiesz, niby pisałem drugi etap konkursu z chemii, nie wiem w sumie na ile go ostatecznie napisałem. Nie przyszedł na pewno, ale był trudny, ale... No, o, co to robi? Domyślę wartości. Tak. W sumie to mu się chyba opłacało. No może mu się opłacało, ale... Dobra, to teraz rzucę tych panów. Ou. O Jezus Maria, nie każ mi pamiętać takich rzeczy. Tylko
powinien pamiętać, ile to jeden U. Wiem, że wczoraj mówiłeś, ale nie pamiętam ile. Wiem, że tam 10 do 20, minus, raz 10 do 23. Czy tam minus 23, ale jaka liczba, to nie wiem. Zresztą, ty mnie się nie pytaj, ile to U, bo ty musisz zadać właściwe pytanie. 1 U, ile to gramów? To jest właściwe pytanie. Dobra, mi pasi. Taka sytuacja, jaka jest aktualnie. No. Ale musisz napisać czego? Grama. Nie pamiętasz o tym. To jest bardzo nieładnie. Okej, okay, ziomek ma 6 punktów. M9, a jeszcze mróz mi się trafił. Nice. To mróz się na pewno przyda. I jęzeczny. Od Karantira. Czy od mrozu? Nie wiem. Zacznijmy może od Geralta po prostu. Jakieś ostatnie słowa. Lubisz zapamiętywać takie liczby? No to kurde. Czekaj, zaraz sobie może przypomnę. Kurde, bo nie pamiętam. Chciałem cię zapytać, ile wynosi liczba awokadra, ale kuźwa, nie pamiętam sam. Naprawdę nie pamiętam, ile wynosi liczba awokadra. Wiem, ile wynosi objętość molowa gazów w warunkach normalnych. 22,4 dm³. To akurat pamiętam. Ale resztę nie pamiętam szczerze. Dobra, to zaczniemy od tego pana Leszego. Dobra. O. No cóż, trudno. Szkoda tych mglaków, przydaliby się tutaj, ale no to no trudno, tak jak mówiłem. No to teraz rzucimy sobie tego pana. Wafail Duan. Dobra. To jest liczba awokadra. Nie wiem nawet szczerze, jak to się pisze. Czy tam awokadra? Nie wiem, w sumie sam nie wiem, jak ten ziomek się dokładnie nazywał, ale no coś takiego w każdym razie. No to będzie przy molach, ale to dopiero w szkole średniej ja to miałem już, dlatego że się mówię. Dlatego że konkurs. W sumie już mrozu nie wykorzystam, jestem idiotą, ale dobra. No wygrałem już tak czy siak. Bo generalnie liczba awokadra to jest liczba atomów znajdujących się w jednym molu cząsteczek, w jednym molu atomów i w jednym molu czegoś jeszcze, nie pamiętam czego. Nie, czekaj, atomów cząsteczek i tyle. No. W każdym razie to jest właśnie, i to jest stała liczba. Że w jednym molu, albo w molu substancji jeszcze, tak. Cząsteczki, atomu i substancji, o tak o. No tak mówię, bo do konkursu. Niestety w konkursie to było wymagane i to właśnie w szkole średniej pani mówiła, dopiero będzie. Objętość molowa i tak dalej. Dobra, to teraz złoto. Teraz złoto. No generalnie teraz na chemii mam o węglowodorach. Co jest bardzo łatwe. Nie miałem wczoraj pisać sprawdzian, ale pojechałem pomagać dla niepełnosprawnych ze straży, bo mnie Wiktor poprosił o pomoc, bo nie mieli nikogo właśnie ze straży. I mnie wziął i no i nie, wyszło tak, że nie pisałem. No miałem napisać 2 tygodnie temu. A 2 tygodnie temu byłem chory. Czy tam tydzień temu. No 2 tygodnie chyba temu był sprawdzian, tak. Nie, tydzień temu. Już nie pamiętam. Tak czy jak mnie nie było w każdym razie na sprawdzianie. Ojeju, co to się stanęło? Panie, pojebało panów. Wypad. Ogi, to już jest, to już jak najbardziej. Stałem się nad pożogą. Dobra, więc co, wyrzucę pożogę. Oprócz chilla, dobra. CH1 o 6? C6, H1 o 6, co? Nie wiem, co to jest. Jakbyś pytał, to będzie jakiś cukier. Nie wiem, glukoza? Ale nie wiem, ja strzelam kompletnie. Mhm.
Glukoza, jej, no, strzelałem, ale tak właśnie myślałem, że to glukoza tak najbardziej mi pasowało. Kurde, nie wiem. Dobra, lecimy z taktyką mistrzów. No kuźwa, rzucaj się. Niezły macie tu bajzel. Zrobimy sobie taką samą taktykę jak tutaj. Nie będzie miał pogody znowu. Nie mam niestety typa złocenia, to jest smutne. O, tego to już. Czekaj, nie, czekaj, C2, H5, OH. No wiem, że to jest alkohol, ale nie wiem jaki to jest alkohol. Kurwa ma. Etylowy. Ale nie. Kurwa, znowu mi nie piekło, no. Smutny jestem znowu. Znowu jestem smutny. Ale dobra, jeszcze z tego wybrniemy w miarę. Chyba. Zobaczymy. Bardzo możliwe, że to perfidnie przegram. Ale cóż. Okej. Okay. O, tu mi tylko. A nie, w sumie dobra. Pogoda zejdzie, to będzie normalnie, dobra. Okej. Okay. Nawet jeżeli to przegrałem, mogłem przegrać to spokojnie. O, jeszcze Mglak został, jak fajnie. Tylko ten Mglak nie uciekł, co ciekawe. No teraz nobilitacja. No, ale dobra, w sumie mamy heala. Będzie dobrze, okej. Okay. Tych sobie jeszcze zaraz rzucimy. Tu sobie mogę coś wymienić, ale nie wiem czego za bardzo. Czy podejrzewam, że taler nie rzucę? To mitochondrium, co? Czemu mitochondrium? Ja wiem, że to jest bardzo śmieszny wyraz, ale bez przesady. No tych mi już trochę się nie opłaca rzucać, ale tak czy siak rzucę. Rzucimy heala. Czego chcesz ode mnie? Nice. Oby nie miał znowu pogody, ale podejrzewam, że ma i to bezproblemowo. Ma czy nie ma? Ma rozdarcie. To jeszcze nie tak źle. Sobie ich zaraz sobie ich spazłoca, ale. Kurde, jeszcze. Ach. Nie pykło. No dobra, liczymy na Priscillę. Priscillę dajesz. Jak się tworzy sztukę. Czy Stenis? Dobra, więc co? Wezmę sobie posiłki. Rzucę sobie tutaj. Kurde, ma. Więc zobaczymy. No, w sumie, jak tych ze złocy, to będę miał więcej punktów niż jak ze złocy tych. To tak też zrobię. No, skoro tu mi dają więcej. No dobra, trochę się pobuścili. No i pytanie, czy to wystarczy. Wystarczyło. Tylko, że już mi karty nie zostały. Niestety. No to podejrzewam, że to perfidnie przegram. O, właśnie, jeszcze mu zostaje jednostka. A dobra, nie zostaje. Ojej, kusetnik. No to cóż, wymienię go talarem, może mi się coś trafi. No, no nie mam wielkiego wyboru. No super, dobra, jeszcze. Znaczy nie, w sumie na jedno wyjdzie. Ale to i tak przegram. O, ale przykro, no cóż. Szkoda. Wzór sumaryczny to jest tam na przykład CO2, strukturę to z kreskami. No niestety porażka, kurde, coś mi nie idzie. Coś mi nie idzie, dobra, gramy ostatni mecz na dzisiaj. I zagramy sobie Skellige. Taka szybka, randomowa dosyć decyzja. Bardzo nawet szybka, randomowa decyzja.
Oto ja mam na przykład do ciebie kamienne pytanie. Tylko muszę jakieś wymyślić na szybko. Też z chemii. Pomyślę. O, możesz mi napisać ten, jak wygląda reakcja spalania nie. No dobra, powiedzmy reakcja spalania całkowitego etylenu. Albo etynu, jak tam chcesz. Tak, eten? Etyn? Etyn jest? Nie, eten. Eten, przepraszam. Wiązanie kowalencyjne, nie wiem, nie pamiętam za w pizdu, nie pamiętam, to było w pierwszej klasie, ale kowalencyjne to jest bodajże metal plus metal, ale nie jestem pewien. Albo metal plus, nie, spolaryzowany to jest metal, nie metal bodajże. Mówię, mogę się mylić. O, wygraliśmy, jej. O Boże. To weź etyn. W takim razie, niech będzie etyn i reakcja spalania całkowitego. No dobra, to gram jeszcze raz Skellige, bo tutaj to mnie wyrzuciło, to się nie liczy oczywiście. A etyn i etylen... Nie, to chyba nie to. A może i to samo? Nie wiem, nie pamiętam. Foltyst. No i zobaczymy, może mnie tym razem nie wywali, może. Przynajmniej. Fajnie było. Ale zanim się dobre karty trafiły, no teraz to już tak wybornie nie jest. Chociaż mam Geralta tutaj, tego, to. No w sumie nie, dobra, dobrze jest. A ciebie sobie wymienię. No źle. No już prędzej. Chociaż to i tak gorzej wyjdzie. Mojej. Przepraszam. I oponent zaczyna. Okej. Okay. A ja nie mam, o, nie mam nikogo do, w sumie do skillowania tak naprawdę. No cóż. Nie mam pomysłu na tą grę. Szczerze nie mam pomysłu. Jakby to można fajnie było zrobić. Dlatego wiecie co zrobię? Dobra, zaufam losowi. Zobaczymy przełom. Zobaczymy, co mi dobierze. O, Drakkar, okej, mi pasuje. Nie widzisz, nie miałeś spalania. No dobra, będę miał w sumie co wskrzesić, tak więc mi chyba pasuje. To ja ci powiem, to tak, jak masz etyn. Popraw mnie, o ile się mylę, ale to jest bodajże C2H4. Dajesz plus O2 i reakcję. Ten spalenie całkowity, bo powstaje CO2 plus H2O. No i to tylko trzeba wyrównać tak naprawdę i tyle. I to jest spalanie. Po prostu się dodaje tlen i zawsze w spalaniu powstaje CO2 i H2O. A bodajże to jest C2H4, tak? Nie Bo tak. pocisz się w tej kurcie. To chyba jest alkin. Miejsce 2-3, dobra. To wiecie co, rzucę sobie tych panów, może. Ale jak będzie gorąco, to on się zacznie rozpuszczać, musi być tlen. O, gdzieś miał jeszcze gorzałkę, mówi. Kłobuk. Wziął sobie kłobuka, który wskrzesza, okej. Dobra. To tak, proszę pouszkadzać jednostki. Na jakie pytanie? Nie widzę tutaj żadnego twojego pytania, na które nie odpowiedziałem. Chyba. A, że coś pominąłem, ale wątpię. Chodź sobie rzucę pożogę, bo nie wiem, a może jeszcze podtrzymam. Kurde, nie mam pomysłu w ogóle. Dobra, ciebie rzucę. Najwyżej zablokuję sobie pożogę, ale trudno. Muszę pamiętać, że muszę jeszcze potem jedną rundę wygrać.
Oh. Dobra, to zdecydowanie trzeba ukrócić ten proceder. No tylko w sumie nie ukrócę go nawet tym, jadłem Manticory. No cóż, ale dobra. Tak czy siak musimy go rzucić. Bo tu jakiś dziwny proceder, w razie czego rzucę rozdarcie albo tego użyję. O, tego najlepiej będzie użyć, tylko on podejrzewam teraz grom rzuci. Na nich. Albo on będzie chciał jeszcze skopiować i znobilitować. Taka jest moja teza. Może. A to byś musiał wymieścić coś kamienne, co byśmy mogli razem zrobić, wiesz? O, tak myślałem. To ja rzucę rozdarcie. A potem rzucę tego pana. Kurde, to już zacznie mnie bić. Nie bij. Kurde. O, to aż dwa bije. Magia. Teraz rzucę tego i mam nadzieję, że zbiję mu to. O ile nie ma jeszcze jednego gromu. Dobra, nie ma. Dobra. Bye, bye, bye. Okej, z tego jestem zadowolony, że mu to zbiłem. No ten z tego sobie pozostawię na kolejną rundę? A spieprzaj, dziadu. Takie, a spieprzaj, dziadu. Czuję, że mu popsułem plan. No nie wiem, kamienny, jakbyś mógł podjechać, to w sumie czemu nie? Rzucać misiaczka? Rzucę misiaczka. No tak myślałem, że to zrobi. Okej. W sumie nie wiem, ten mi jest niepotrzebny tak trochę, ale... No dobra. Nie wiem, czemu zwiększę. No tutaj, dobra, nie wiem, komu zwiększyć, zwiększę tobie. Cokolwiek. Au. Czy śmieciu. Dobra, rzucamy to. Okej, okay, mamy 10 punktów przewagi. Mamy też Geralta w razie czego. O, git, dobra. Okej. Okay. No i zobaczymy, co nam się jeszcze dobierze. O, jeszcze jedna kapłanka, nice. To ja bezpiecznie zacznę Geraltem. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. No, na 1000 widzów, kamienny, na 1000 widzów. O, przeciwnik poddał grę jej. Zajebiście. Zwycięstwo! No i fajnie. Ładnie kończymy ten odcinek i również kończymy tego streama. Tak więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Brakuje nam tylko 90 zł do kolejnego openingu i myślę po kolejnym openingu, jeżeli nie trafię z żadnych krasnoludów, to będę chciał wykorzystać moje zdobyte fragmenty kart i pokupować sobie karty krasnoludów, żeby właśnie już skompletować talię krasnoludów do Skojatel, żeby trochę więcej zacząć nimi grać. Bo chciałem właśnie, mówię, z krasnoludami zagrać. Tak czy siak, to by było na tyle w tym odcinku, także tak jak mówię, przepraszam, to by było na tyle na tym streamie, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek oraz ten stream wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.